Ja miałam pierwszy raz nowe książki do szkoły, do piątej klasy, bo przeszłam. Zawsze rodzice mi kupowali, odkupowali od kogoś stare książki, bo nie było ich stać. A potem miałam pierwszy raz nowe książki i przyszli SS-mani, wywalili wszystko z szafy, a tam były książki. Między tym pierwszy jeden ten SS-man wyrwał kartkę z książki, na tej kartce był orzeł i zdeptał. Ja nie mogłam tego znieść, że oni mi książki zniszczyli i powiedziałam, że się na nich zemszczę. Od tego czasu, kiedy więźniowie szli, to starałam się podrzucić jedzenie jakieś. Trochę z domu, trochę szłam do ludzi, do wsi tutaj i po prostu prosiłam, żeby dali kromkę, czy dwie, czy kawałek tego chleba. Dla mieszkańców Brzeszcz i okolicznych wsi, podobnie jak dla ludzi w całej Polsce, wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku oznaczał początek ponad pięcioletniej niemieckiej okupacji. Rozpoczęły się aresztowania, wysiedlenia i wprowadzanie restrykcji dotyczących każdej ze sfer życia. Począwszy od przymusu zatrudnienia i reglamentacji żywności, po ograniczenia w dostępie do informacji i edukacji. Jednak okupacyjne życie na tym terenie przybrało nowe oblicze, kiedy w czerwcu 1940 roku Niemcy w bliskim sąsiedztwie utworzyli obóz koncentracyjny Auschwitz. Pojawienie się pierwszych więźniów w okolicy Harmesz, na Zieleńcu, w Boru czy Brzeszcz wywołało natychmiastową, spontaniczną reakcję ze strony Polaków, którzy mieli możliwość nawiązania kontaktu z pracującymi w polu więźniami. Oprócz walki o własne przetrwanie, wielu ludzi podjęło się niezwykle ryzykownego zadania pomocy więźniom obozu koncentracyjnego. Tych, którzy mogą opowiedzieć o tamtych wydarzeniach, jest coraz mniej. Bohaterowie tego filmu w czasie wojny byli jeszcze dziećmi. Dzieciom łatwiej było zmylić czujność, łatwiej było im podejść do więźniów, podać kromkę chleba czy przekazać gryps. Dorastanie w czasie wojny bardzo często trwało tylko chwilę. To są więźniowie. Trzeba takiemu pomóc. I żeby jeść, bo ta też wiedziała, że tam jest trudne jedzenie, wszystko tego. Bo i drugie, po tym tak z tego, mama mnie nauczyła jednej rzeczy. I to był zawsze w pamięci bitetu. Pamiętaj, od małego. Nie drwij se, jak ktoś idzie taki umny, niesprawny, czy coś tak. Nie naśmiewaj się z niego. Jak starszy, nie naśmiewaj się, bo gdybyś tak niezłomny, czy kulawy, czy garbaty, a idziesz ku niemu, przyśmiewał się, a gdybyś ty był na jego miejscu, jakby się ty czuł, jakbym się siebie czuł. To mnie mama nauczyła. Z obozu ciągnęli do pana Targosza, to jest w tej chwili budynek PSS-ów, ciągnęli wodę. Więźniowie kopali rów. Ja przechodziłem i jeden z tych takich, którzy tam troszeczkę wykonywał jakieś miernicze sprawy, był: chłopcze, przynieś wody. Przynieś wody, bo strasznie nam się chce pić. Więc wziąłem dwa wiaderka wody, garnuszek i przyszedłem. Więźniowie rzucili się na tą wodę, ale najpierw musiałem dać SS-manowi, bo przecież nie było mowy o tym, żeby pozwolił, a sam nie spróbował. I proszę pana, prawie się kończyło, nadszedł komendant obozu. No więc zakończyło się to tak, że ja znalazłem się tam u niego w biurze. I jeszcze dwóch gestapowców. Nawrzeszczeli na mnie, nakrzyczeli, nagrozili i potem przy pomocy porządnego kopniaka znalazłem się za drzwiami. To był mój pierwszy kontakt z więźniami. Pomoc przybierała różny kształt. Najważniejsze było oczywiście dostarczanie żywności. Spontaniczne działania stawały się coraz bardziej zorganizowane. Grupy zbierały, magazynowały i przenosiły jedzenie w miejsca, gdzie pracowali więźniowie. Potrzeby były jednak znacznie większe. W obozie brakowało m.in. lekarstw.
Okoliczna ludność zajęła się także pośredniczeniem w przekazywaniu informacji pomiędzy obozem a światem zewnętrznym. Wysyłano listy do rodzin, a nawet dochodziło do organizowania spotkań między więźniami a ich krewnymi. Nie było pieniędzy, było bezrobocie przed wojną, ale chleba w Polsce przed wojną było moc. Głodny nikt nie był. I naraz ci ludzie spotykają się z ludźmi, którzy po śmietnikach resztki półzgnite zjadają. Więc to był szok. To był szok. No i tym bardziej, no znaczy do tej pory to myśmy tak po znajomych zbierały ten chleb, chodziliśmy, prosiły, no nikt nie odmawiał, absolutnie nikt nie odmawiał. A potem to myśmy nawet po ulicy się nie przeszło, ale jeszcze się u nas nie byli, no to jest tego, już tam 3 dni, 4 dni tego mam. A dlaczego ludzie mieli ten chleb na razie? Taką inicjatorką właściwie tej grupy kobiet, z którą ja się stykałem, których była moja mama, to była pani Wiktoria Kulka, tutaj mieszkająca na Bugaju. Ona była właściwie takim inicjatorem, ona taką aktywną, ona chodziła po tych domach. No i później ten chleb się porcjowało i przenosiło się go i do tego myśmy byli przeważnie wykorzystywani, tacy chłopcy, moi koledzy, rówieśnicy. Przenosiliśmy to na Nazieleńce do państwa Moroniów, bo to był dom najbardziej wysunięty tam pod te tereny obozowe. No i od tam u tych państwa Moroniów początkowo, jak ten wał zaczęto budować, to tam podchodzili ci więźniowie, oczywiście, a później w miarę jak to się oddalało, to przychodził kapo tej grupy z jakimś tam więźniem w obecności i jakiegoś tam posta tego SS-mańskiego. A wszystko odbywało się to za zgodą takiego przełożonego SS-mana Rotefirera, który był jak gdyby dowódcą całej tej grupy więźniów i tych strzeżących tych więźniów posterunków esmańskich. Z tym, że te posterunki esmańskie codziennie się zmieniały. Także jak codziennie byli inni ci strażnicy esmańscy, natomiast ten Rotefirer był zawsze ten sam. On cały czas z tą grupą przychodził. No jak on już tak zgodził się na to, żeby tym ludziom tam coś podawać, to on już tego nie odwoływał. Mogliśmy pomagać innym dlatego, że ojciec pracował w piekarni, był czeladnikiem u tego Niemca i mieliśmy już kartki na chleb, któreśmy dostawali. To myśmy mogli, załóżmy, dawać innym ludziom, bo ojciec u tego Niemca jednak dostawał tak zwany deputat, tam co drugi czy codziennie, nie wiem, nie pamiętam, chleb, prawda, którym dzieliliśmy się z innymi. Nie tylko więźniami, między innymi okazało się, że obóz ten, podobóz w Brzeszczach, no też więźniowie jedli chleb, tylko to był specjalny chleb i wtedy specjalnie piekli taki jakiś ciemny, bardzo ciemny chleb, ale codziennie przyjeżdżali tu po chleb dla tych więźniów spod obozu. Przyszła, czy mogłyby tu przynosić do nas garnek. Dawniej pranie się gotowało, bo teraz są od razu w pralkach, na tarce się to i białe się gotowało, takie były garnki 15, 20, 25-litrowe. Ona tak miała gdzieś, nie wiem, 15-20-litrowy, czy może do nas przynosić, bo już się dogadali przez więźniów, jak to zrobiła, nie pytaliśmy. Ważne, że to zrobiła. Domówiła się z więźniem, więzień z kapą, kapo z SS-manem. Czy można donosić zupy, garnek, jak mają, bo oni mieli przerwę na jedzenie, nie wiem co tam mieli, nie wiem, nie widziałam, bo to było dość... Od naszego domu było, no nie wiem,
ze 100 metrów, najwyżej 50, 70. I dlatego było widać, jak oni to wszystko robią, jak oni jeżdżą z tym i jak potem idą na wypoczynek. I właśnie ta pani Ryksiakowa to gotowała i myśmy jej, no my, a nie tylko z naszego, ale wiele ludzi, po prostu całe Brzeszcze były zmobilizowane do dawania. Żeby ona taką zupę musiała gotować, to musiała mieć i marchewkę, i pietruszkę, i ziemniaki, i trochę mięsa, i no wiele, wiele rzeczy, żeby była zupa pożywna, gęsta. I że jej, no ale przede wszystkim musiało być z tym Schwabem, znaczy z tym SS-manem i z kapą musieli się domówić, co mają za to im dać. Do tego dochodziło później, że myśmy nawet gotowały. Myśmy takie 40 czy iluś litrowe gary zupy przynosili, bo nam już potem i rzeźnicy, no cóż, rzeźnicy. Jedni byli to powiedzmy Polacy, a taki Markwica, mimo to, że był Niemcem, ale tam pracowali Polacy. Więc ci Polacy, powiedzmy, też wiedzieli. Myśmy dostali czasem i całą głowę wieprza. I to się właśnie gotowało na zupy, no najczęściej to był krupnik, bo tam kaszą się to zasypywało i jakoś tak. Także i to po prostu w ten sposób jakoś tak wyglądał i tak to, no to może to, a może to jeszcze co innego, a może list, a to może byśmy ktoś tam, aha, no jeżeli tak, to może dowiecie się, numer tam podano, co jest, bo jakoś dłuższy czas nie mamy wiadomości, prawda? I to się tak, a potem wychodzą choroby. No to znów się przez te grupy dowiadujemy, prawda, że trzeba, no jest w pierwszym momencie, pierwsze pamiętam, o coś mi się starały, to był świerzb i mitigal, to znaczy środek przeciwświerzbowy. Więc potem, no to gdzie, jak, no trzeba, no jak na pierwsze to się, przecież myśmy nawet w pierwszym momencie, to myśmy nawet nie wiedziały, że pani Bobrzecka jest już związana z organizacją. Zresztą to dosyć wcześnie myśmy tam były, ale jest aptekarką, prawda? Ponieważ ona z tym naszym środowiskiem tu zawsze jakoś współżyła, no to, no a potem no to już było tak, że już żeśmy wiedziały, już dostawałyśmy większe jakieś takie, no wszystko. Z tym, że to, no ktoś tam, mówię, no przeciwtężcowe zastrzyki, prawda, no było ich tam, ale nigdy nie poszła paczka. Ktoś jeden wziął, powiedzmy, te cztery zastrzyki, bo te cztery zastrzyki były rozłożone na całą grupę, żeby nie jeden niósł, tylko powiedzmy, żeby jak jednego tam, no to przecież chociaż też tak było przeciwtężcowe, tak były przeciwtyfusowe, tak była aspiryna, no takie właśnie podstawowe. I tak to właśnie, to tak narastało powoli w razie, bo taka potrzeba była, to była potrzeba, ona wymuszała pewne sprawy, wymuszała. Szyto rękawice. Robili na drutach nauszniki, robili takie puloverki, które później się tym więźniom dawało, żeby ubrali sobie pod te drelichowe pasiaki tam. Nauszniki na usze, bo oni mieli te czapeczki takie, wie pan jakie, takie bez daszka, taki beret w zasadzie w tym. No i rękawice, żeby to szyli z jakichś tam materiałów, darek. O jednym palcu taką rękawicę i to jedne kobiety to szyły, drugie tamtego. Robili tu na naszych polach, kopali drzewa, bo nasze pola to wszystko Niemcy wzięli lager, bo my nic my nie mieli, tyle że my siedzieli w domu, mieszkali. I przed taki ten więzień był zażywca, Kliście nazywał. No i siostrze mówił, żeby tam jakoś do żywca dać. Siostra pojechała do żywca i żeby się chciał ze żoną widzieć, co dziecko. To dziecko może miało tak 12 lat. Ale upominał, żeby to dziecko nie zapłakało przy tym ojcu. No bo przecież ten stan by się tam może, nie wiem co by tam wynikło. Ale jakoś ten chłopiec zdobył się na to, że nie zapłakał.
Dwukrotnie tu był u nas ten żywca. To było po ludziach widać, że powiedzmy są niepowzięci, że tak powiem, że przychodzi się, że te kromkę chleba oni dostają. No jest taki moment. Jest taki moment, bo jak tak mówię, my się tam nie rozsiadywali, no szybko i żeby, jak się to mówi, żegnaj, załatw sprawę i żegnaj. Jest moment, przychodzimy, ja słyszałam, że ktoś klepie kosę, ale to są jeszcze takie trochę początki, że jeszcze ludzie podchodzili tam jak na swoje, jak na Boże czy coś, to wykosić trochę trawę, no że może ktoś, który przychodzi sobie tam tę krawę usiec. I my rozdajemy chleb i wszystko do okruszynki. I w tym momencie, kiedy już nie ma kompletnie nic, my nic nie mamy, no bo myśmy przyszły, żeby to dać. I przychodzi wiedzieć, bo zobaczył, że koledzy jedzą chleb i przychodzisz po chleb, a my nie mamy nic. Panowie, to jest nie, to we mnie jest do dzisiejszego dnia. Ten głos tego więźnia,